Trzecim punktem programu jest przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. W związku z tym, że do Biura Rady wpłynęły poprawki, pragniemy Państwu radnym przedstawić te poprawki i potem będziemy głosować. Chcę powiedzieć, że wniosek złożył o poprawki do porządku, przepraszam, do protokołu radny Piotr Sawicki i Panią proszę o odczytanie. Pozwolę sobie odczytać. Pan radny Piotr Sawicki wniósł następujące poprawki do protokołu. Pan Piotr Sawicki, statut mówi, że w składzie komisji rewizyjnej ma się znajdować minimum 3 osoby. Głos zabrał radny Piotr Sawicki. Proszę o 10-minutową przerwę. Sawicki Piotr, w związku z przyjętą liczbą składu komisji rewizyjnej, ktoś będzie musiał zrezygnować. W związku z tym, czy radny może pracować w jednej komisji. Pan Sawicki, tak na marginesie, w dalszym ciągu nie rozumie tej liczby, ale z ramienia klubu w składzie komisji rewizyjnej pozostaje pan Józef Skraborski. Proboszę pytanie, na jakiej zasadzie są skonstruowane dane w tych uchwałach, czy tylko na podstawie inflacji? Może ja wyjaśnię. Drodzy Państwo, uzgodniłam z radnym Piotrem Sawickim przed sesją. Ja mogę coś powiedzieć w tej sprawie? Proszę. Ponieważ to jest tak, co ustawa i wiceprzewodnicząca to jest jedynika. Moje uwagi są wypuszczone drugim cytatem z protokołu, a pod spodem są moje uwagi, proszę to przeczytać razem, wtedy to ma sens. Ale ja z panem rozmawiałam i pan, to nie zrozumieliśmy się. Ja mówię, czy przeczytamy tylko to, co ma być zmienione, czy pana uwagi. Ale nie ma znaczy zmienione. Dobrze, proszę bardzo. Zasłuchamy staśmy i przyniesiemy. Dobrze, proszę bardzo. Po zapoznaniu się z protokołem sesji Rady Miejskiej w Wielkowie z dnia 11 grudnia 2014 informuję, że mam uwagi co do jego treści i wnoszę o jego niezwłoczną korektę. Fragmenty, co do których zgłaszam uwagi, są poprawione, a moje uwagi poniżej. I najważniejsze są elementy poprawione. Komentarze. Pan Piotr Sawicki, statut mówi, że w składzie komisji rewizyjnej ma się znajdować minimum 3 osoby. Podczas omawiania tego punktu porządku obrad wskazałem, że według statutu komisji komisja może liczyć minimum 5 osób, a nie dokładnie 5. Ponadto na uwagę pani przewodniczącej, że zbyt duża ilość radnych w komisji może skutkować, że będzie duża nieobecności, wskazałem, że według statutu może on działać już przy obecności 3 członków. To był pierwszy punkt. Kolejny. Głos zabrał radny Piotr Sawicki. Proszę o 10-minutową przerwę. Prośbę o przerwę motywowałem tym, że chcemy ustalić w klubie, kto będzie oficjalnym kandydatem klubu na członka komisji rewizyjnej. Kolejny punkt. Sawicki Piotr, w związku z przyjętą liczbą składu komisji rewizyjnej, ktoś będzie musiał zrezygnować. W związku z tym, czy radny może pracować w jednej komisji? Nie pytałem, czy radny może pracować w jednej komisji, tylko pytałem o to, co w porządku w przypadku, gdy radny nie zostanie przyjęty do komisji rewizyjnej, a reszta składów osobowych będzie już przegłosowana i radny nie będzie mógł już się nigdzie zapisać, a może chciałby pracować w dwóch komisjach. Kolejny punkt. Pan Sawicki, tak na marginesie, w dalszym ciągu nie rozumie tej liczby. Ale z ramienia klubu w składzie komisji rewizyjnej pozostanie pan Józef Skraborski. W tym punkcie oficjalnie ogłosiłem, że kandydatem na członka komisji z ramienia klubu radny niezależny jest pan radny Józef Skraborski. Kolejne. Robocze pytanie, na jakiej zasadzie są konstruowane dane w tych uchwałach, czy tylko na podstawie inflacji? Pytanie miało drugą część, gdzie chciałam dowiedzieć się, czy wysokość stawek podatkowych jest częścią jakiejś szerszej polityki zwiększania atrakcyjności gminy. I ostatni punkt. Radny Piotr Sawicki, w związku ze skierowaniem pisma do klubu, pragnę poinformować, że w imieniu swoim pogratulowałem panu burmistrzowi
burmistrzowi wygranej drugiej turze wyborów, a za pozostałych członków klubu nie odpowiada. Stwierdziłem, że zabieram głos, ponieważ było to zaplanowane, ale także w odniesieniu do pisma pana Kołodziejczyka. Powiedziałem, że kwestia gratulowania burmistrzowi to sprawa indywidualna radnych i nie jest sprawą, którą zajmie się klub. Oraz, że ja osobiście gratulowałem panu burmistrzowi wcześniej i tylko w swoim imieniu mogę się wypowiadać. Następnie odczytałem informację o klubie i wnoszę, aby była ona załączona do protokołu. Podpisany z poważeniem pan Piotr Stawiński. Dziękuję. Szanowni państwo radni, ten wniosek radnego Piotra Stawińskiego przegłosujemy. Kto jest za przyjęciem wniosku radnego Piotra Stawińskiego? Kto jest przeciw? No właśnie, bo to nie było formalnie wniosku, możemy ewentualnie... No ale my musimy przegłosować. My musimy, może poproszę panią mecenas. Proszę państwa, zgodnie z paragrafem 56, statutu, proszę państwa, zgodnie z paragrafem 56 ustęp 5 statutu miasta i gminy Bierutów, protokół z poprzedniej sesji przyjmuje się w ten sposób, że jeżeli nie wniesiono do niego zastrzeżeń lub poprawek, protokół uważa się za przyjęty. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawek decyduje Rada bez dyskusji. Czyli w tym momencie należy przegłosować, czy przyjmujecie państwo, zresztą to już zostało połowiczne. Jeszcze raz będziemy głosować, bo to nie sprawdzimy. No wszyscy, no nie dopytałam do końca, no ale przegłosowaliśmy. Wszyscy byli za. Czy liczba głosów, czy pani przewodnicząca? Tak, jest. 15, no tak. Jeżeli nie ma tutaj sporu, to... Tak, nie ma sporu. Dziękuję. Czyli poprawki złożone przez radnego Piotra Stawińskiego zostały przyjęte. Jeszcze mam pytanie, czy ktoś z państwa radnych w tej chwili chciałby wnieść poprawki do protokołu? Proszę. Ja jestem panem, a nie pani protokołu, żeby było poprawione. Pani dziękuję. Dziękuję. W takim razie, jeżeli nie ma poprawek, uważam, stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Kolejny, czwarty punkt to przedstawienie projektu budżetu na rok 2019. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza. Pani przewodnicząca, szanowni radni, szanowni goście. Projekt uchwały budżetowej miasta i gminy Bierutów na rok 2015 przedstawia się w następujący sposób. Ustala się dochody w łącznej kwocie 29 262 548 zł, z czego dochody bieżące w kwocie 26 749 000. Pozwolicie, że będę mógł już bez końcówek, bo teraz złożyłem to już. I dochody majątkowe w kwocie 2 513 000. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 31 665 000. Z tego wydatki bieżące w kwocie 25 871 000 i wydatki majątkowe w kwocie 5 794 000. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 402 000 i ustala się dochody budżetu w kwocie 4 miliony z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Także w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych uchwala się dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 077 000. Wydatki związane z realizacją tych zadań w takiej samej wysokości. Proszę państwa, są to suche liczby, natomiast powiem tak, że w budżecie tym mamy zagwarantowane pieniądze na
wszystkie działania statutowe, które nakłada na nas ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych i takim głównym punktem tego budżetu są inwestycje, bo przede wszystkim z inwestycji jesteśmy rozliczani przez mieszkańców. Inwestycje mają służyć poprawie jakości życia mieszkańców i budżet na 2015 rok, są to w budżecie tym znajdują się środki na zapłatę inwestycji rozpoczętych w roku 2014 i kończonych w 2015, ale także są to środki na nowe działania związane z funkcjonowaniem miasta i gminy Bielutów. I przykładem tego mamy 180 tysięcy po stronie urzędu na realizację zadań wspólnie ze starostwem powiatowym. Jest to dalszy etap wykonania chodnika w Sadowicach, w Zawidowicach, w Sądoku i także dopłata do nawierzchni bitumicznej drogi asfaltowej z Kruszowic w kierunku łącznika Karwiniec-Posadowice. Ta droga asfaltowa przez las i ona ma być, ona została zgłoszona przez starostwo do tak zwanych schetynówek. Także mamy 200 tysięcy na przebudowę dróg dojazdowych do gruntu oraz wspólnie z Urzędem Marszałkowskim po naszej stronie mamy zagwarantowane 325 tysięcy także na przebudowę dróg gminnych. Na rewitalizację substancji mieszkaniowej na terenie miasta i gminy Bielutów, czyli poprawę estetyki, mamy w naszym budżecie 150 tysięcy. Mamy także na projekt funkcjonalno-użytkowy budowy przedszkola 45 tysięcy. Na zapłacenie za projekt budowy zbiornika małej retencji 150 tysięcy. Na zapłacenie budowy podwodnienia północnej części naszego miasta, czyli tak zwane Zatorowie. To była pomyłka pisarska. Także mamy 330 tysięcy na wymianę instalacji sanitarnej w ulicy Osiedle i 220 wymiana instalacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej. No i dostępu do boisk, do poprawy jakości życia dzieci, młodzieży, sportowej jakości mamy 1 000 000 zł na drugi etap budowy boiska lekkoatletycznego. Ale także w budżecie na 2015 rok mamy także środki na funkcjonowanie straży pożarnej, na bieżące utrzymanie to jest 147,5 tysiąca. Mamy środki na doposażenie oddziału rehabilitacji w Sycowie 10 tysięcy. Także podtrzymujemy tradycję szczepienia osób powyżej 65 roku życia przeciwko grypie i także dziewczynki z pierwszej klasy gimnazjum szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy. W kwocie 85 tysięcy złotych mamy dotacje na zadania dla miejsko-gminnego zrzeszenia LZS-u. To by były zadania priorytetowe, natomiast pozostała część budżetu służy funkcjonowaniu i zabezpieczeniu pozostałego życia naszych mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi za głos i proszę o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do Wrocławia. Uchwała numer 4, mamy na 228, mamy na 2014, składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłużonym przez burmistrza Wielkowia
Bierutowa w projekcie uchwały budżetowej miasta i gminy Bierutów na rok 2015. Podstawa prawna. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w osobach: Henryk Kamieniecki, przewodniczący, Joanna Radzieja, członek, Bartosz Zawalski, członek. Wydaje opinię pozytywną o przedłużonym przez burmistrza Bierutowa projekcie uchwały budżetowej miasta i gminy Bierutów na rok 2015 wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej jest czytelne i pozwala na ocenę przyjętych założeń i dokonanych ustaleń co do wysokości dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu na 2015 rok. Mając powyższe ustalenia na uwadze, skład orzekający wydał opinię jak w sentencji, którą burmistrz jest obowiązany przedstawić Radzie Miejskiej przed uchwaleniem budżetu. Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Mam jeszcze jedną opinię odnośnie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała nr 4, łamane na 229, łamane na 2014, skład orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dnia 8 grudnia 2014 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Bierutów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015. Podstawa prawna. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu osoba: Henryk Kamieniecki, przewodniczący, Joanna Radzieja, członek, Ewa Pudło, członek. Wydaje opinię pozytywną o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Bierutów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015. Uzasadnienie. Wydając przedmiotową opinię skład orzekający ocenił przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy na podstawie kryterium zgodności z prawem. Równocześnie wskazuje, że organy jednostki samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność za sytuację finansową jednostki, a w szczególności za celowość i realność planowanych wydatków. Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od